Związkom nikt nie rozlicza służb, które mają działać dla nas. I dlatego dzisiaj jesteśmy przed pałacem, w którym zasiada głowa państwa. Ostatnia osoba, która może się upomnieć o obronę naszego polskiego rolnika. My nie ulegamy tej manipulacji, którą widzimy w telewizji. Bardzo często w telewizji publicznej. My, jaka sytuacja w tej chwili jest na polskiej wsi, wiemy doskonale. A co jest miernikiem tego wszystkiego? Nasze odpowiednie spojrzenie. Dzisiaj wiemy, że są rolnicy praktycznie z wszystkich branż, producenci wieprzowiny, producenci wołowiny wkręceni w ostatnią aferę, którą pół na pół może podzielić się polska weterynaria ze stacją telewizyjną TVN. Wybijano maleńkie prosięta, lochy proszne, knury, całkowicie wszystko. Nikt nie stanął za nimi, nikt nie pokazał tego w telewizji. A kiedy przyszło do odstrzału dzików, co się działo? Jak polski naród został poróżniony przez te dwa tygodnie? Jak ludzie się nienawidzili? Z dnia na dzień dopadają nas po prostu coraz to gorsze tematy. Nasza praca całkowicie przestała być opłacalna. Jeżeli chodzi o świnie, do jednej sztuki my dokładamy w zależności od 50 do 100 zł. Takie świnie, one chcą paszę, one chcą wodę, one chcą prąd do wentylatorów, one chcą słomy, one chcą mieć czysto. One chcą mieć należytą opiekę weterynaryjną. Ale w jaki sposób my mamy im zapewnić taki byt, kiedy my nie mamy zysku? My dokładamy do tego interesu. To już teraz właściwie nie jest żaden interes. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby ratować polskie rolnictwo. Dzisiaj jest ostatni dzwonek na to, żeby brać sprawy w swoje ręce. Proszę Państwa, jeśli my nic nie zrobimy, przestanie istnieć polskie rolnictwo, przestanie istnieć ziemia, przestanie istnieć polski rolnik. Jeżeli my przestaniemy istnieć, przestanie istnieć duża część społeczeństwa, ponieważ bardzo wielu ludzi jest z rolnictwem związanych. Osoby sprzedające pasze, dystrybutorzy maszyn, to wszystko przestanie istnieć razem z nami. W tej chwili przy takiej cenie 3,60 za kilogram, no to ci duzi hodowcy, którzy prowadzą taką rzetelną kalkulację, no to wychodzi, że trzeba 100-130 zł do tucznika dołożyć, czyli w hodowli w cyklu zamkniętym, gdzie hodowla jest powiedzmy na 80 lochach, no to trzeba, się sprzedaje co miesiąc 100 sztuk, no to trzeba 10 tysięcy dołożyć, miesiąc w miesiąc. To nie jest hodowla, dzięki której ma się pieniądze, tylko dzięki której traci się pieniądze. Minister na jakieś nasze, jakiekolwiek powiedzmy poważniejsze postulaty, on może, jedyne co może powiedzieć, to że nic nie może albo że go Unia Europejska blokuje. Ja zawsze mówię, że żeby coś zmienić, to trzeba mieć wolę polityczną. I jak ktoś bardzo chce, to znajdzie sposób, a jak ktoś nie chce, to znajdzie powód. Więc to jest dla mnie takie odzwierciedlenie obecnej sytuacji. Ceny, które nam się proponuje producentom, są drastycznie niskie. W tej chwili w produkcji dobiarskiej mamy sytuację, cena najniższa od 20 lat. Dużo brakuje do tego, żeby pokryć w ogóle koszty, tak? Nie mówiąc o tym, żeby cokolwiek zostało z tej produkcji. I to się tyczy praktycznie każdej gałęzi w rolnictwie. Produkcja owocowa, tak, sady, jabłka, wisie, praktycznie co roku ledwo starcza na koszty albo w ogóle, tak? I co roku ta sytuacja się pogarsza. Niestety, ale import towarów z zewnątrz utrudnia nasz rynek, tak? Ukraina korzysta z luki prawnej, gdzie kurczak z kością, pierś z kością jest z cłem 0% do Polski ściągany. Tutaj albo w Polsce, albo na Ukrainie rozbierany i to wchodzi na całą Unię Europejską. I to, mówmy, no, będzie w cenie dużo niższej, tak? To utrudnia handel w naszym kraju. Do tego import z Brazylii, import z Tajlandii. Ktoś z takiego
jakiś czas temu też po prostu poszerzyłem tą działalność, dobudowałem powiedzmy obiekty, więc dalej kredyty mam do spłacania, tak? A produkować jako tako nie mogę. W tej chwili miałem przerwę produkcyjną tylko dlatego, że po prostu nie zarabiam, tak? W tej chwili dopiero będę wstawiał w niedługim czasie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatni rzut sprzedałem i niestety się nie udało zarobić, jeszcze musiałem dołożyć do tego interesu. Wcześniej, nie powiem, było dobrze, ale nie po to, że tak powiem, robi się czy pracuje, nie po to, żebym po prostu stał i nic nie robił.